Witajcie moi drodzy w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie nagramy DIY, ale tym razem coś większego. Ponieważ zrobimy sobie dzisiaj pokój Logana. Także będzie bardzo ciekawie, kochani. Zaraz przejdziemy do potrzebnych przedmiotów. Tylko na samym początku poproszę was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem oczywiście oraz o subskrypcję mojego kanału. Z góry wam bardzo dziękuję. Na dole będziecie mieć pasek z adresem do wysyłki do mnie jakichś listów bądź paczek. Możecie do mnie wysyłać, wszystko jest na odcinkach. Oraz mój Instagram, na który serdecznie was wszystkich zapraszam. No i myślę, że możemy zaczynać już robienie pokoju dla Logana. Tak, na początku potrzebujemy jakieś pudełko po butach. Takie oto najzwyklejsze. Kawałek tektury, który będzie służyć za podłogę. Klej. Ołówek, nożyczki, taśma dwustronna, linijka i jakiś papier kolorowy, mniej więcej któryś z tych kolorów, jakieś naklejki, ja tu mam jakieś albumy z naklejkami ze zwierzakami, a tutaj mam jeszcze jakieś takie, ale na samym początku myślę, że zajmiemy się najpierw takim szkieletem tego pokoju, dopiero później będziemy go ozdabiać, czyli kleić kartki i w ogóle itd. itp. Na początku pokażę wam, jak będziemy sklejać to pudełko. Pudełko będziemy sklejać w ten oto sposób, czyli po prostu tutaj to nakrycie, do nakrycia będziemy wkładać tą większą część. W ten sposób, ale jeszcze tą ściankę, która tutaj tak zachodzi, ją będziemy zaraz wycinać, żeby została tylko ta dolna i ta górna. A później skleimy to naszym dwustronną taśmą, więc na razie wezmę się za wycinanie tego kawałka. Okej, kochani, po wycięciu wygląda to tak. Zobaczcie sami. I teraz będziemy wycinać tą górę i tutaj tą, żeby nam się dobrze oklejało ściany, które będą już tu w środku. Jak już to wytniemy, będziemy sklejać te dwie części ze sobą na gotowo. Okej, całość wycięta i ma to wyglądać w ten sposób. I będziemy teraz używać taśmy dwustronnej. Przykleimy ją sobie tutaj i tutaj leciutko, żeby szło to dokleić. Zobaczcie, ma to wyglądać w ten sposób. Kochani, wszystko sklejone jak należy. A teraz musimy przyciąć i dopasować nasze tekturki. I musimy ją tak nakleić tutaj do środka, jako podłoga. Tylko muszę dwa kawałki jakby tej tektury wziąć, bo niestety nie starczy na całość. Więc po prostu trzeba dopasować teraz długość i szerokość tekturki do naszych pudełek. Nareszcie udało mi się wyciąć te tekturki. Nie było to dosyć proste, bo była dosyć twarda, także średnio, ale nareszcie mi się udało. Tutaj to będzie sklejone taśmą, także spokojnie. No i teraz póki to przykleję, znaczy póki tego nie mam przyklejone, to będę oklejać jak i podłogę, tak i ściany, żeby było prościej. Do ścian użyję sobie tego kolorowego papieru, który wam wcześniej pokazywałam, a do podłogi wydrukowałam kilka takich jakby obrazków podłogi i będę to wycinać i naklejać po prostu na tą tekturkę. Także może w sumie najpierw się zajmę właśnie za tą podłogę, a później za ściany. Podłogę mamy obklejoną, zobaczcie sami jak się prezentuje, myślę, że w porządku w sumie. I teraz czas na ściany. Dopiero później będę tą podłogę tutaj wkładać, jak okleję te ściany. I myślę, że użyję koloru takiej ładnej zieleni. A więc zabieram się do obklejania. Ściany oficjalnie w końcu obklejone. Trochę się z tym namęczyłam, ale nareszcie już to mam. I teraz czas dobrze przymocować podłogę, czyli po prostu tu to posmaruję klejem. No i dodam podłogę. Ogólnie wszystko kleiłam jak coś zwykłym, najzwyklejszym klejem. I jak podłoga będzie, to w zasadzie najtrudniejsze już za nami. Okej, mamy to. Jest super. Przynajmniej tak mi się wydaje. I już po najgorszym. Oczywiście jak coś się tutaj nie dopasuje, na przykład jak mi tutaj, czy coś, to nie ma się co martwić. Przecież to jest dla pet shopów, nie musi być idealne. I teraz będziemy ozdabiać ściany. Czyli na przykład ja już tutaj sobie wydrukowałam okno, które będę tu gdzieś naklejać. Plus zaraz jeszcze wydrukuję kilka elementów, nawet w sumie można je narysować, jeżeli chcecie, to możecie narysować, wyciąć i przykleić własnoręcznie zrobione elementy. Ja akurat sobie wydrukuję. Także jak już wszystko wydrukuję, to wam pokażę, co mam i gdzie co będę przyklejać. Przygotowałam sobie, jak widzicie, trzy obrazy, dwie półeczki, no i wcześniejsze okno. Teraz to przykleję do środka pudełek
No a resztę wystroju zrobimy sobie jakby z moich starych akcesorii albo z DIY, które kiedyś robiłam, czyli na przykład tam lustro, łóżko piętrowe, no to wezmę po prostu to stamtąd. A jeżeli wy nie wiecie, jeżeli jak zrobić na przykład takie lustro, czy łóżka, albo fotele, to zapraszam was właśnie na moją serię na kanale DIY. Jest już kilka odcinków, także możecie się dowiedzieć, jak w łatwy sposób zrobić bardzo pożyteczne rzeczy dla pet shopu i przydatne. Okej, ja zabieram się za klejenie, no i lecimy. Kochani, przyklejone. Zobaczcie, na środku mamy okno razem z dwoma obrazami, a na drugiej ścianie mamy ten obraz i dwie półeczki z książkami. Teraz zaczniemy dekorować akcesoriami i mebelkami. Użyję kilka swoich, które sama zrobiłam. Filmiki właśnie z tych DIY macie na moim kanale, wyszukajcie sobie śmiało. I ja zaczynam dekorować i zaraz wam pokażę, co jak. Kochani, oficjalnie skończyłam, udekorowałam wszystko moimi akcesoriami oraz gotowymi już. I pora zobaczyć finał, długo wyczekiwany. A więc przed wami pokój Logana. A teraz pozwólcie, opowiem wam co nieco, co tutaj mamy. W rogu szafa na ubrania, a obok pojemnik na jego zabawki i ulubione piłki, jak widzicie. Obok okrągły fotel, który sama robiłam, z mięciutkimi poduszeczkami, a obok niego biurko Logana z lampką, notatnikami, komputerem. Krzesełko oczywiście. Na ścianie tutaj obrazy oraz okno z widokiem na ogród. W rogu łóżko piętrowe, które również sama robiłam, oraz zawieszony na nim plecak, który dostałam od jednej z moich fanek. Logan zawsze śpi na górnym, ale jak do niego ktoś przyjdzie, ktoś z kolegów, Mundek, Irek albo Bazyli, oni śpią na dole. Logan kocha roślinkę, także jest jedna roślinka. Oraz automat z gumami do rzucia. Na środku dywan w kratkę, bardzo modny w tym sezonie. Z tyłu piesek oraz nasz główny bohater Logan wraz z piłką. Mój pokój jest świetny, kochani! Mam tutaj pięknie i przytulnie, mam tu wszystko, czego mi potrzeba. No prawie wszystko, jeszcze basen by się przydał. Ale wszystko przed nami, może jeszcze coś wykombinuję. Kochani, zachęcam was wszystkich do zrobienia takiego samego pokoju. Także kochani, ja was wszystkich zachęcam do spróbowania wykonania takiego własnoręcznego pokoju, ponieważ jak widzieliście, nie było to aż takie trudne, na jakie może wyglądać. A efekt jest naprawdę powalający i wszystko fajnie tutaj się prezentuje. Dziękuję, że byliście ze mną, że obejrzeliście ten filmik aż do końca. Pozdrawiam was wszystkich, widzimy się w następnych moich filmikach. Trzymajcie się, słodka Bella. Daytime better come correct.